Komiksy, jedne lepsze, drugie gorsze, od science fiction przez klasyczne fantasy, aż po romanse czy dramaty wojenne. Wybierać jest naprawdę bardzo z czego, tak więc dzisiaj po 2 miesiącach od ostatniego odcinka z serii Kącik Czytelniczy, gdzie polecam kilka przeczytanych przeze mnie mang, komiksów czy książek, jeżeli takie się akurat trafią, przyszła pora na kolejną dawkę serii, mini recenzji, tym razem w 100% o zachodnich komiksach. Co ciekawe, tym razem również z moim gościem, Desterem, przygotowaliśmy dla was listę 7 naprawdę bardzo ciekawych komiksów, które powinniście przeczytać w tym momencie. Tak więc zapraszam was do wysłuchania naszego zestawienia i oczywiście szczerze zachęcam do sięgnięcia po nasze omawiane tytuły, bo są to naprawdę bardzo fajne pozycje, a zaczynając od miejsca pierwszego... Furia, jednotomowy komiks opowiadający o losach Izabel, księżniczki i córki jedynego i niepowtarzalnego króla Artura, który przed wieloma laty razem z pomocą swojego magicznego miecza pokonał armię demonów atakujących królestwo, zamknął portal do piekła i na nowo wprowadził w owej krainie czasy pokoju i dobrobytu, a samemu zasiadł na tronie w podzięce za uratowanie królestwa. Lecz to było przed wielu laty, naprawdę wielu, a obecnie król Artur to bardziej wrak człowieka niż faktyczny człowiek. Uzależniony od alkoholu, praktycznie w ogóle nie rozstający się ze swoją butelką, doprowadził to królestwo na skraj zniszczenia i zaniedbania. W tym wszystkim gdzieś jest Izabel, córka owego króla, której bardzo nie podoba się fakt obecnego stanu rzeczy, lecz tak naprawdę nie zna innego. Jej ojciec zaczął podupadać tuż po śmierci jej matki, co miało miejsce zaraz po jej narodzinach, a ona sama zna ją tylko z opowieści i obrazów. Król Artur to jej jedyna rodzina, poza starszą siostrą, która sprzed 16 laty uciekła z domu z tego samego powodu, z którego zrobi to wkrótce i nasza protagonistka. Widzicie, król Artur wymusza na Izabel aranżowane małżeństwo z pewnym baronem, który jest jego starym przyjacielem. Powiedzenie, że owy baron jest niezbyt dobrą osobą, to jak nie powiedzieć nic, to stary zbok, który jedynie marzy, by dobrać się do majątku głównej bohaterki i wrzenić się w rodzinę królewską. Izabela podejmuje więc jedyną słuszną decyzję i ucieka z zamku oraz zabiera ze sobą magiczny miecz Artura, który również miał dość, że od wielu lat służy jedynie jako drapaczka dla starego pijaka. Oboje udają się w podróż w kierunku miasta, w którym ponoć zadomowiła się starsza siostra protagonistki, gdyż wie, że jeśli gdzieś będą bezpieczni i będą mogli się schować, to właśnie tam, gdzie nie sięga władza króla Artura. Oczywiście nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje, gdyż jej narzeczony baron rusza za nią w pościg, a w międzyczasie magiczny miecz kusić będzie Izabel, żeby udali się do Merlina, jego stwórcy, aby raz na zawsze zerwać klątwę uwiązania z Arturem, aby protagonistka mogła w pełni korzystać z możliwości, jakie ma dla zaoferowania magiczny miecz. Na przestrzeni całego komiksu będziemy odkrywać wiele tajemnic, jakie tytuł ten ma do zaoferowania, jak na przykład to, jakie są prawdziwe intencje magicznego miecza, czy Merlinowi na pewno można ufać, oraz to, czy siostra głównej bohaterki na pewno prowadzi takie sielankowe życie, jakie opisywała w listach o swojej siostrze. Komiks ten jest bardzo feministyczny, natomiast jest to jak najbardziej na plus, bo całość wypada po prostu fenomenalnie. Na myśl niejednokrotnie podczas czytania przychodził mi film Biedne Istoty, który swoją drogą omawiałem już na moim drugim kanale podcastowym Vertigo, na który was serdecznie zapraszam. Szczerze byłem bardzo zdumiony, jak wiele te dwa tytuły mają wspólnego. W obu przypadkach mamy do czynienia z żeńskimi protagonistkami, które z pewnego powodu niezbyt ogarniają świat, co chcą wykorzystać różni mężczyźni stojący na ich drodze, którzy pragną kontrolować ich życie i posiadać je na własność. A nawet więcej, w obu przypadkach mamy moment w historii, gdzie akcja przenosi się do burdelu i tam główna bohaterka będzie musiała zmierzyć się z różnymi wyzwaniami. Sam komiks niesamowicie mnie wciągnął, pomimo posiadania bardzo prostej i krótkiej fabuły, podczas której jesteśmy raczeni niemałymi plot twistami. W Polsce wydany przez wydawnictwo Kultura Gniewu, której dziękuję za podesłanie tego tomiku do recenzji. Jeśli chodzi o natomiast wykonanie techniczne całości, to w samych rysunkach nie widzę żadnych problemów, a nawet mogę przyznać, iż są bardzo ładne, co cenię sobie w komiksach. Tomik został wydany w grubej oprawie, na bardzo przyjemnym dotyku i trwałym papierze fotograficznym. Pierwszy tytuł, jakim chciałbym was zainteresować, to coś mocno trafiającego do mojego serduszka, czyli historia science fiction. Wielu z nas lubi odkrywać historię popkultury i sięgamy wtedy po klasyczne filmy, gry, komiksy oraz oczywiście literaturę. W takich sytuacjach zawsze pomocne są wszelkiego rodzaju artykuły na temat chronologii wydań, rankingi albo dobra publicystyka, ale okazuje się też, że można ten temat ugryźć jeszcze ciekawiej, bo w formie komiksu. Ta licząca ponad 200 stron pozycja zgodnie ze swoim tytułem przedstawia bardzo szczegółową historię rozwoju gatunku fantastyki naukowej i w narracyjnej formie przejdziemy tu drogę od takich absolutnych klasyków jak już Verne, Wells po Philipa K. Dicka. To dzięki temu komiksowi łatwiej wam będzie zrozumieć, w jakich warunkach powstawał ten fascynujący motyw po kulturze, a wydarzenia mniej znane polskiemu sympatykowi fantastyki jak lata 20. i 30. w Ameryce staną się znacznie bardziej jasne.
To ważne, bo fantastyka naukowa miała trudną drogę. Pisarze, którzy się nią parali, byli często opłacani bardzo głodową pensją, a do tego bycie pisarzem fantasy często wykluczało cię z grona tak zwanych pełnoprawnych twórców. Dlatego tym bardziej warto z historią science fiction się zapoznać, bo pozwala ona wyrobić sobie znacznie szerszy obraz na tą kwestię, gdyż same narodziny tego gatunku to wciągająca historia sama w sobie. Trzeba jednak pamiętać o czymś bardzo ważnym, sięgając po tą pozycję. Historia ta jest pisana przede wszystkim z perspektywy angielskiej i amerykańskiej, a w trzeciej kolejności jest tu sporo o science fiction francuskim. Co nie dziwi, ponieważ jest to komiks pochodzący z tego właśnie kraju, ale to też oznacza, że historia tego gatunku w innych państwach jest już wspomniana mocno symbolicznie. Ona się wspomina tylko w kontekście Lema, co jest oczywiście krzywdzące, ponieważ już 100 lat temu mieliśmy chociażby Jerzego Żuławskiego i jego trylogię księżycową. Na szczęście polskie wydanie posiada na koniec artykuł, który bardzo ładnie tą kwestię rozbudowuje i oddaje sprawiedliwość wielu polskim pisarzom. Dla fana poznawania historii science fiction pozycja obowiązkowa. Przesilenie to naprawdę krótka, ale całkiem poruszająca za serce historia. Komiks opowiada o małej kustce, która w świecie pełnym smoków i innych baśniowych stworów pragnie tylko jednego: pokonać groźnego smoka i sama zostać okrzyknięta bohaterką. Jednak pomimo tego protagonistka nie robi tego dla chwały, liczy, że gdy dokona takiego osiągnięcia, coś się zmieni, że nie będzie wciąż tą samą straszliwą kustką, a że z dumą będzie mogła nosić tytuł bohatera, którym tak bardzo pragnie zostać okrzyknięta. W tej podróży dziewczynie towarzyszy jej ukochany lis, który jak sam mówi wszystko co robi w życiu, cała ta podróż jest tu by chronić swoją panią. Historia naprawdę skromna, w komiksie poza dwójką wspomnianych bohaterów pojawia się tak naprawdę tylko jedna postać, lecz myślę, iż właśnie w tej prostocie kryje się piękno. W porównaniu do poprzedniego komiksu wydawnictwa Kultura Gniewu, który omawiałem w tym odcinku, ten podobał mi się zdecydowanie mniej, lecz jak najbardziej oceniam go pozytywnie. Głównie przez kilka aspektów. Po pierwsze jest to polski komiks, którego autorką jest Joanna Sempek, który z kolei jest z tego co rozumiem jej debiutem, co bardzo na plus i uznaję go za jak najbardziej udany. Ponadto komiks ten ma absolutnie fenomenalne rysunki, z czego mam wrażenie, iż autorka zdaje sobie sprawę, gdyż w komiksie tym jest naprawdę bardzo mało dialogów, a przez większość czasu po prostu podziwiamy piękne krajobrazy i cudownie narysowane sceny. I staramy się historię taką opowiadać bardziej obrazem, co myślę, iż bardzo się ceni w przypadku medium wizualnym, jakim jest właśnie komiks. Zdecydowanie zachęcam do zakupu tego tomiku, tym bardziej, że tak jak wspominałem, jest to polski twór, a zawsze fajnie wspierać niszowych polskich artystów. Drugi komiks, jaki chciałbym wam polecić, to Maus. Czasem na chwilę przed II wojną światową oraz okres działania obozów koncentracyjnych to brutalny i mroczny temat. Na pierwszy rzut oka może się więc wydawać, że komiks, który przedstawia ten prawdziwy okres, zamieniając wszystkich ludzi w zwierzęta, to jakaś nieśmieszna parodia. Nic jednak bardziej mylnego, ponieważ pod symboliką pokazywania różnych grup społecznych jako dany gatunek zwierzęcia kryje się ciężka i szczera opowieść o trudach życia, jakiego doświadczył polski Żyd. Szczerość to właśnie słowo klucz, jeżeli chodzi o Maus, ponieważ historia jest bazowana na relacji ojca naszego twórcy, który nie tracił czasu na żadne bohaterstwa, upiększanie opowieści czy dodawanie moralizatorstwa. To piękna w swojej surowości historia osoby, która będąc w obozie koncentracyjnym potrafi cieszyć się z tego, że może liczyć na parę nowych butów i traktuje to jakby sam Bóg go wysłuchał. Jednocześnie to ta sama historia, gdzie niemiecki żołnierz dla rozrywki potrafi wziąć małe żydowskie dziecko za nogę i zmiażdżyć je na ścianie. Takie to były realia i ci, którym udawało się przeżyć jak główny bohater, musieli wykazać się naprawdę dużym sprytem i wolą życia. To nie jest łatwy komiks i na pewno nie polecam go czytać dla rozrywki samej sobie, bo to komiks, który zmusza do refleksji, gdzie co jakiś czas masz silną potrzebę zrobienia sobie przerwy, komiks bardzo osobisty, ale przez to będący tak cenną skarbicą wiedzy o tym mrocznym okresie sprzed kogoś, kto to piekło z taką mocą doświadczył. Jeżeli komiks ten nie sili się na żaden komentarz i nie mówi ci co masz o tym wszystkim myśleć, szanując twoją inteligencję jako czytelnika. Choć nie brak tu czasami dosadnego pokazania takich zjawisk jak hipokryzja i rasizm, nawet wśród ludzi, którzy sami go doświadczyli latami. W świecie podobnym do naszego, z tą różnicą natomiast, iż żyją w nim jedynie anioły i demony, w pewnym sukcesywnym wydawnictwie pracuje demonica Paprika. Wredna i toksyczna dla każdego pracownika, która samemu wspięła się szczeblami kariery, obecnie jedna z wyżej postawionych osób w całej firmie. Paprika jest osobą, w której głowie same kosmate myśli. Jednak czuje się z tego powodu bardzo winna, głównie z uwagi na jej toksycznego ojca,
który to od małego trują morałami, że wszystko co seksualne jest złe, seks dopiero po ślubie, a jakiekolwiek fantazje to oznaka bycia dziwką. Z tego też powodu Paprika nie jest jakkolwiek doświadczona w tego typu sprawach. Tak naprawdę jej jedyne doświadczenia miały miejsce 7 lat temu wraz ze swoim toksycznym byłym, który z kolei myślał tylko o sobie, a Paprika była dla niego bez znaczenia. Tak się niestety stało, iż ten jej mityczny były jest autorem największego hitu ich wydawnictwa, co zawdzięcza samej protagonistce. Obecnie w planach jest nakręcenie filmowej adaptacji tego hitu na skalę światową, a za produkcję ma odpowiadać pewien demon, w którym Paprika lekko mówiąc zadurzyła się. Chcąc go uwieść, ale nie wiedząc jak, z uwagi na jej brak doświadczenia, zwraca się o pomoc do Dila, anioła, który pracuje jako kurier, często dostarczając paczki do firmy, w której pracuje główna bohaterka. Dil jest przeciwieństwem Papriki, kobieciarz, który kończy w łóżku z każdą kobietą, z jaką wchodzi w interakcję, co jednak na dłuższą metę go dobija, bo tak jak każda jest chętna na szybki numerek, z nim tak żadna nie przejawia z nim zainteresowania w formie nawet klasycznej przyjaźni, przez co chłopak ten jest naprawdę samotny. Paprika wychodzi mu z propozycją zostania Friends with Benefits, aby ta dzięki niemu nabrała doświadczenia w seksie i mogła oczarować Zatara, demona, w którym jest szalenie zakochana. Oczywiście nie wszystko idzie po ich myśli, bo koniec końców Paprika i Dil zaczynają coś do siebie czuć. Komiks ten to romans, a zarazem erotyk. Z założenia bardzo szablonowy i schematyczny, nie wprowadzający nic nowego do tego gatunku, ale to nic złego. Ba, myślę, iż to nawet dobrze. Często potrzeba właśnie takich klasycznych i schematycznych historii, bo w tej prostocie właśnie kryje się siła. A sam komiks jest tego jak najbardziej świadomy, w szczególności w scenie, gdy Paprika ogląda film ze swoją matką. Romans taki właśnie schematyczny, a matka Papriki zauważa właśnie to, o czym obecnie mówię, że czasami potrzeba nam takich właśnie historii. Sweet Paprika to całkiem ciekawy komiks, a w tym całym erotyzmie i wieloma scenami seksu przemyca takie całkiem miłe i wholesome sceny, czy relacje między postaciami. Nie obchodzi się również bez cringe'owego humoru czy dialogów, w szczególności tych fantazjach głównej bohaterki, co uważam, iż ma dużo sensu z racji na brak obeznania Papriki w tych tematach, stąd też wyobraża sobie te wszystkie nie do końca tak, jak wygląda naprawdę. Komiks ten ma również absolutnie fenomenalne rysunki, a autorka, Mirka Andolfo, ma naprawdę wielki talent, czy to właśnie do rysowania, czy to do pisania naprawdę angażujące historii. Na koniec zaś polecam nie tyle jeden komiks, co 8-tomową serię, chociaż już sam tom pierwszy to masa dobrej zabawy. Konan Barbarzyńca to postać kultowa, chociaż trochę niestety przez popkulturę odstawiona na boczny plan, a nie słusznie. Chociaż zacząłem swoją topkę od komiksu dosłownie związanego z science fiction, to znacznie dłużej wychowałem się na fantastyce. I ta miłość do fantastyki jest we mnie silna do dziś. I czasem człowiek ma ochotę sięgnąć po takie czyste i krwawe fantazy i odpocząć od tych metafizycznych rozważań kosmicznych statków i inwazji z innych planet. I wtedy właśnie wchodzi cały na czerwono w krwi swoich wrogów Conan z Cimmerii, a wraz z nim imponujący świat z Hyborii, zamieszkiwany przez dzikie zwierzęta, barbarzyńców, zorganizowane armie, bandytów i złodziei, ale także czarnoksiężników, nieumarłych, smoki, gigantyczne robale, gigantów i całą masę mrocznych rzeczy, które świetnie by się odnalazły w mitologii Lovecrafta. Co nie jest zresztą przypadkiem, bo twórca Wielkich Przedwiecznych oraz ojciec Conana znani byli ze swojej długiej listowej korespondencji i ślady tego widać też właśnie w świecie, jaki tu będziecie odkrywać. Ta 8-tomowa seria jest szczególnie ciekawa, ponieważ chronologicznie pokazuje dzieje przyszłego króla, od jego narodzin na polu bitwy po podróże po całym świecie. Historie te są oparte na opowiadaniach Roberta Howarda, ale nie brak tu mocnego rozbudowania i uzupełnienia luk fabularnych, przez co historia ta jest spójna i zrozumiała, zwłaszcza dla ludzi, którzy po raz pierwszy zetkną się tu z postacią tego barbarzyńcy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że historie o Conanie wychodziły dosłownie 100 lat temu i tu nawet wersja komiksowa nie zmieni faktu, że z perspektywy obecnej popkultury to są bardzo klasyczne historie o walce z potworami, magami i ratowaniu przy okazji pięknych kobiet, a jakże. Ale jest tu dużo uroku, jeżeli macie dość przekombinowanych motywów i chcecie poznać twórczość jednego z ojców przygodowej fantastyki, magii miecza, w tak przystępnej formie, to polecam zacząć od tomu pierwszego. A jeżeli wam się spodoba tak jak mi, to zapewne skusicie się na kolejne. Kumpelki to zdecydowanie najbardziej odstający od reszty dzisiejszego zestawienia komiks, gdyż tak jak w przypadku poprzednich mieliśmy do czynienia z czymś fabularnym, a przynajmniej na pewno tej fabuły można się było doszukiwać, tak tutaj jest typowo gagowa seria,
która swoją drogą może z wam się z czymś kojarzyć, gdyż ten sam autor ma na swoim kanale inną serię, która jest jego najpopularniejszą, czyli Comics Sisters, który również, co ciekawe, dostał w pewnym momencie swoją animowaną adaptację, a dokładnie to w 2017 roku, która w Polsce swoją drogą była emitowana na kanale Teleton Plus. Wiem, bo oglądałem. O czym są kumpelki? O kumpelkach, da. A dokładniej oscyluje wokół głównej bohaterki, Jessice, która to ma naprawdę sporo koleżanek, ale tak naprawdę bardzo sporo i każdą z nich kocha z całego serca. Uważam, że humor w tym komiksie może nie każdemu podpaść, z uwagi na to, iż całość bazuje na stereotypowym, negatywnym zachowaniu kobiet, co na pierwszy rzut oka może wydawać się z lekka seksistowskie, lecz koniec końców mam wrażenie, że jest wręcz przeciwnie, głównie z uwagi na to, iż całość jest utrzymana w bardzo wholesome i przyjemnym stylu, ale to też wydaje mi się, że jest już głównym selling pointem autora. Sisters też opowiadał o wiecznie kłócących się siostrach, które skaczą sobie do gardeł, ale na koniec dnia kochają się z całego serca. I podobnie jest tutaj. Z pozoru humor i gagi, które mogłyby wywołać u nas negatywne emocje, przedstawione jest w taki sposób, że mamy do czynienia z działaniem zupełnie odwrotnym, a ja na koniec dnia mogę z pełną świadomością polecić kumpelki każdemu z was. I każdemu z was pragnę również podziękować za wytrwanie do końca tego materiału, tym bardziej pomimo faktu, iż wiem, że ten format i treść tego typu materiałów nie cieszy się u mnie największą popularnością. Mogliście pewnie zauważyć, iż trochę eksperymentuję z tym formatem, aby był bardziej zachęcający do oglądania. Tak jak ostatnio po prostu pogadałem o ostatnio przeczytanych tomikach, tak tym razem poszedłem w stronę tego bardziej tematycznego i większego zestawienia i myślę, iż właśnie w tym kierunku będę chciał z tym kącikiem czytelniczym iść. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie materiału, zapraszam również na kanał mojego dzisiejszego gościa, czyli Destera, czy to jeśli interesują was tematy anime mangi, a już tym bardziej jeżeli czytacie bądź zamierzacie zacząć czytać Spy X Family lub Record of Ragnarok, które Dester regularnie omawia na swoim kanale. Ja życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka i jak zawsze... Łączmy się w bólu.